Witajcie moi drodzy, z tej strony Cichy 525. Widzimy się dzisiaj przy czterech nowych numerach Fiata 125P. Widzimy troszkę pudełka, takie spore, obszerne. Tutaj część karoserii. Ale to zobaczymy wszystko przy szczegółowym obejrzeniu, omówieniu i montażu każdego z poszczególnych numerów. Zatem nie przedłużam i zapraszam do oglądania relacji z montażu właśnie części z tych numerów. No i zaczynamy od numeru 87. Mamy numer 87, zafoliowany otworze. Zobaczymy, co tutaj w środku nam się kryje. Mamy gazetkę tradycyjną i części. Części zobaczymy za moment. A teraz, tak jak to zawsze u mnie na kanale, w tych filmach, omówienie gazetki. Pierwszy artykuł, jaki tutaj nam zamieszczono, to artykuł dotyczący autobusu SANHA-27B, samonośne i ramowe. No, a tutaj nie będę wam czytał, to było to takie bajeczki. SANHA-27B był miejską odmianą autobusu napędzaną silnikiem wysokoprężnym. Produkcję wozu uruchomiono w 1964 roku. Od międzymiastowej wersji oznaczonej literką A różnił się harmonijkowymi drzwiami oraz liczbą rozmieszczeniem i rozmieszczeniem foteli dla pasażerów. Model B mógł przewozić 50 osób na miejscach siedzących i stojących. Ostatni SAM tego typu zjechał z linii montażowej w 1967 roku. No i tutaj mamy zdjęcia właśnie SANów, tutaj SAN H100. Wnętrze tutaj ładnie ktoś odrestaurował. Fiaty w obiektywie. Widoczny na zdjęciu Fiat Dino 2400 Coupé ma długą historię związaną z Polską. Ten model samochodu produkowano w latach 1969-1973. Napędza go widlasty 6-cylindrowy silnik o pojemności 2,4 i mocy 178 koni. Pokazany na zdjęciu Fiat 124 Sport Coupé z 1971 roku niemal od nowości był użytkowany w Polsce. Auto jest napędzane silnikiem o pojemności 1,8 i mocy 120 koni. Jedną rzecz taką pragnę zauważyć, która była kiedyś w krajach i teraz obecnie jest, że samochody, modele produkuje się kilka lat, dosłownie tu mamy 69-73, czyli
w sumie 4 lata tylko. A u nas te fiaty tłukli i tłukli i tłukli, czy tego malucha, to jest naprawdę jakiś koszmar. No, nie wiem, tam 30 lat, 40, żeby mogli, to jeszcze by tam ze 100 lat go robili, nie? Takie w ogóle, no potem się dziwią, że cokolwiek upadło, no ludzie kochani. No, no dobrze, instrukcję montażu mamy w tym numerze pod sufitkę, tutaj jakieś mocowania, uchwyty, no ale to do tego dojdziemy później. O, tutaj słupki będziemy uzupełniać naszej karoserii. No i na odwrocie to, co będzie w przyszłym numerze, czyli lusterko z obudowy. Tu tak wygląda gazetka tutaj naszego 87 numeru. Teraz zobaczymy, jak wyglądają nasze części. Więc tak, mamy podsufitkę plastikową, cykor łapki w ilości sztuk 3 i osłony słupków prawy, lewy, śrubki TP-CM. No i w ten sposób prezentuje nam się tutaj ten numer 87 w całości. Zatem zapraszam Was do obejrzenia z relacji montażu tych części. Mamy zatem zmontowane części tutaj z tego numeru 87. Prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy tapicerkę słupków A z prawej, jak i z lewej strony. To muszę ostrożnie, żeby kabelków nie pourywać.
Tutaj mamy z drugiej strony. Problemów żadnych, także na spokojnie części zmontowane. Zatem przechodzimy do numeru 88. No i mamy numer 88. Części tutaj troszkę mniej. Widzę, że będziemy mieli wewnętrzne lusterko. Zresztą tak nam tu zapowiedź mówiła. Następnym będziemy mieli daszki. No ale otwieram gazetkę i zobaczmy, co mamy w środku, jakie artykuły i jak prezentują nam się tutaj te części. Otwieram gazetkę i mamy tutaj artykuł Owoce współpracy z Czechosłowacją. Czyli cała połowa naszych Ursusów. Jak nie więcej. Taki to był ten nasz Ursus. Produkowany od 1965 roku Ursus C4011 zapoczątkował długoletnią współpracę polskiego producenta traktorów w czechosłowackim Zetorem. Nie wszyscy w stołecznych zakładach byli zadowoleni z podpisanej umowy, bowiem rozpoczęły się już prace nad rodzimym modelem traktora. No i tutaj mamy różne zdjęcia dotyczące właśnie Ursusów. Ursus C4011 praktycznie niczym nie różnił się od czechosłowackiego pierwowzoru. Nawet zostawiono nazwę modelu Zetora. Wysyłany na eksport model C350 miał natomiast inne oblachowanie, podobne do późniejszych C55 i C60. Seria ciężka. Też Zetor. Ursus z przyczepą P01. Bardziej były modne takie inne budy właśnie do przewozów szkolnych. No ale tutaj te kolejne nie pokazali. No i zdjęcia ciągników. Fiaty w obiektywie, też ciągnik. No i tradycyjnie pod koniec gazetki mamy instrukcję montażu. Pokazano sobie, jak tutaj mamy skręcić lusterko i montaż do podsufitki. No i w następnym numerze będziemy mieli osłony przeciwsłoneczne, daszki. Dobrze, otworzę teraz części. Raczej wszystko plastikowe. No i w sumie tutaj nic do omawiania, duże to nie ma. Części lusterka, śrubki up, do góry. No dobrze, zatem zapraszam na relację z montażu tychże części.
I w ten sposób przebiegł montaż tutaj tych części naszego 88 numeru. Założyliśmy lusterko z przyklejonym tutaj elementem odblaskowym, czy tam jak to tam nazywa, odbijającym. Tu ten drut mi się tak nie za bardzo podoba, on się tak przesuwa i w jedną, i w drugą, i się kołysze, i w ogóle. No ale dobra, to dopasujemy tak, jak będzie nam tu potrzeba przy montażu właśnie tych daszków. Ogólnie części malutko, montaż niby nieskomplikowany, jednak duży problem sprawił mi, naprawdę duży, przykręcenie lusterka tutaj do podsufitki na te dwie śrubki. Za Boga nie mogłem tutaj tego przykręcić i to tak kombinowałem, z 10 minut przykładałem, odlatywało mi to, nie mogłem tego utrzymać i tak dalej. Ale w końcu udało się tutaj przykręcić. No i lustereczko jest. Także przechodzimy do numeru 89. Jesteśmy przy numerze 89. Widzimy tutaj części. No, będziemy montować daszki przeciwsłoneczne. Otworzę tutaj ten numer. Zobaczymy, co jest w gazetce. A w numerze mamy artykuł JEL315 i pochodne. Poprzednikiem Jelcza serii 300 był żubr A80. Starszy pojazd cechował się dużą awaryjnością. Jego silnik miał wiele wad konstrukcyjnych, wśród których można wymienić niewydolny układ chłodzenia, źle ukształtowaną komorę spalania, wadliwie zamontowane przeciwciężary wału korbowego i wiele innych. I na zdjęciu mamy właśnie tego żubra. Modele wyszły takie PRL-owskie ciężarówek w skali 1,43, gdzie właśnie chyba nawet w pierwszym numerze był model żubra, więc taki dosyć ciekawy. No i tutaj mamy ogólnie różne jelcze, pożarniczy. Także ciężarówka o 1000 twarzy i wszystkie takie same. Zdjęcie takie archiwalne, zobaczcie, jakie puste ulice, jak to kiedyś było. No i tutaj nie mamy fiatów w obiektywie, mamy od razu instrukcję montażu. Tutaj te daszki, kroków, o, sporo, 15, proszę. Szyby zamontujemy, zobaczcie. No i w następnym numerze będziemy mieli stelaż przedniej części karoserii. No fajnie. Także tak prezentuje się nam gazetka. Zobaczmy części. Części oczywiście większość plastikowa. Tutaj jakieś elementy tylko metalowe. No i śrubki CP, VP,
AM. Zatem tak prezentują się tutaj te nasze części. No i zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażu tych części numeru 89.
No i w ten sposób, moi drodzy, wygląda tutaj zmontowany nasz dach. Musimy dobrze dokręcić, żeby był sztywno. Ogólnie bardzo ciężko go dokręcić i proponowałbym wziąć nawet na luzie te śrubki powkręcać i dopiero później zamontować. No ja troszkę się to namęczyłem z tymi śrubkami, ale udało się. Szyba tutaj przykręcona jest też na te trzy śrubki. Fajna opcja w porównaniu do zwykłych wciskanych na takie wąsiki szybek, gdzie wiadomo, zawsze można tam je wypiąć, kiedy się ruszy ręką czy coś, a tutaj fajnie sztywno one siedzą. Daszek mnie tak troszkę tutaj irytuje, ten drugi znowu zawadza, jak widzimy, o lusterko. Już też nie można go przesunąć w tą stronę. Nie wiem, jak wy tam macie, to podpowiedzcie. Z drugiej strony, o, teraz nadjąłem lusterko, jest dobrze. Z drugiej strony, kto to tam będzie rusza, prawda? Dach musi być dobrze dokręcony, żeby on się nam tutaj nie ruszał, ale jest wszystko w porządku. Także, moi drodzy, przechodzimy do numeru 90, tutaj 89 mamy wszystko zmontowane. Mamy, moi drodzy, numer 90. Tutaj nie widać, bo objętościowo jest dosyć dużo, ale zaraz otworzę i zobaczymy, co nam się tutaj kryje, zarówno w gazetce, jak i w częściach. Więc mamy tutaj części, o tym później. Zobaczmy, co mamy w gazetce. Halo, halo, wóz. Taki artykuł. I to jest artykuł o wozie transmisyjnym Jelcz-Mielec, tak zwany. Mielec WR0042, należący do firmy Eurofilm Trans, pozwalał się domyślać, że gdzieś w okolicy jest kręcony film. Pojazd przerobiony na ruchomą garderobę oryginalnie służył za wóz transmisyjny. Ogólnie kiedyś w telewizji używano je i nadawano różne transmisje tego, co się działo gdzieś poza telewizją, jakichś koncertów i takich rzeczy. Widzimy tu brudas, ktoś na nim namalował. A to taki, że tak powiem, jest biały kruk. No. Gdy mieleckie wozy zakończyły pracę w telewizji, zostały sprzedane. Trzy z nich jeździły jako ruchome garderoby, inne stały się magazynkami, jak egzemplarz ze zdjęcia z 2002 roku. Z pewnością były też takie, które od razu trafiły na złom. 4 lub 5 egzemplarzy Mielca przetrwało do dziś. A tutaj mamy Meleksy. I mamy wóz transmisyjny. Gacek wyposażony w silnik Jawy 350.
miał być pojazdem dla osób niepełnosprawnych. Nadwozie zaprojektowane w warszawskiej ASP pod kierownictwem Cezarego Nawrota mogło się podobać. Po wykonaniu kilku prototypów WSK Świdnik projekt zarzucono. Bardzo fajnie wygląda, żeby nawet coś takiego jak teraz są te pojazdy takie, te podskakujące, którymi można jeździć w wieku 16 lat, prawda? To w dieslu jakieś kuboty i inne tam takie dziwne rzeczy. No i tutaj mamy artykuł Fiaty w obiektywie. Melex wyprzedził modę na pojazdy elektryczne. Fiat też należy do pionierów w tej dziedzinie. Pierwsze wozy elektryczne powstały jeszcze przed wojną światową. Wtedy jednak nie przekonano się do tego źródła energii. Pod koniec XX wieku powrócono do napędu elektrycznego za sprawą Fiata Pandy Elektry. Tak to wygląda. No i mamy instrukcję montażu. Kroków mamy 9. No i jak widzimy, przedłużymy nasze nadwozie o część przednią. I w następnym numerze lewy pas bezpieczeństwa. Proszę. I tu chyba nakładka słupka jest też tego B. A więc tak prezentuje nam się gazetka. Zobaczmy zatem nasze części. A więc mamy tutaj metalowe naszą część nadwozia. Tu jakiś element plastikowy i śrubki BM, XM. Tutaj to chyba są jakieś zawiasy, nie wiem. I śrubki WM. Zatem moi drodzy, zapraszam do obejrzenia relacji z tego 90 numeru.
sposób przebił montaż części tego numeru 90. Mamy zamocowaną tutaj sprężynę do maski. Mamy zamontowany już tutaj przód do naszego szkieletu karoserii, tak więc mamy praktycznie, można powiedzieć, komplet szkieletu. On jeszcze troszkę tutaj jest, buja się jakby, bo trzyma się tutaj na tych czterech śrubach. Przyjdą błotniki, to się wszystko to usztywni, bo tutaj będzie jeszcze to skręcone z boku, więc będzie to bardziej sztywne. Podsumowania robił nie będę, ponieważ no wszystko mamy tutaj zmontowane, tak jak widzicie, z tych czterech numerów, więc przód, no tak jak przed chwileczką mówiłem, mamy co mamy, podsufitkę mamy zamontowaną, szyby mamy zamontowane, lusterko, te nasze nie do końca chyba tutaj przemyślane są. Słony przeciwsłoneczny, dach jest też już przekręcony, więc no nie wiem co tu omawiać, prawda? Także dzięki bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się. Cześć!